Łodzież kontra, czyli pod ostrzałem. Witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. Gdzie Ryszard Petru nie może, tam pośle kobietę. Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer, matematyczka i polityk, związana najpierw z Unią Wolności, później demokratami PL i koalicją Lewica i Demokraci. Pomimo kilkukrotnego startowania w wyborach nie udało jej się zdobyć mandatu. Sukces przyszedł dopiero po starcie z list Nowoczesnej. Jest jej wiceprzewodniczącą, a od kilku dni szefową klubu tej partii w Sejmie. Pani poseł, jeden z byłych polityków Nowoczesnej, teraz w Platformie, mówi: Ryszard Petru skończy jak Janusz Palikot i jego partia. Jego zdanie, jak widać... No dobrze, ale jeden powód, żeby tak się nie stało, albo jeden pomysł na to, żeby tak się nie stało. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli spojrzymy na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, to znaczy jeżeli spojrzymy nawet na te sondaże, to widać, że te sondaże są wynikiem bardziej polityki błędów, to znaczy tego, że pewne ugrupowania popełniły jakieś błędy, to pewne, niż wynikiem, no między innymi, ale również PiS. Niż kwestią jakiejś walki nie, na... Chyba tutaj to... O, przepraszam, no nie, 1 nie. do 27 ale w mówimy Brukseli. O sondażach w Polsce. No to oczywiście, że mówimy o sondażach w Polsce. No ale... to 31 do 29, obojętne, czy na tą, czy na tą. Nie, nie, ale ja mówię o błędach PiSu. Macierewicz, którego 70% czy błędach Nowoczesnej? Mówię o tym, że obecnie wyniki sondaży są wynikami polityki błędów konkurencji niż raczej kwestii walki na wizji. Nowoczesna mieć chociaż połowę tego, co ma PiS. Więc. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym tempie popełniania błędów to PiS-owi będzie jeszcze bardziej spadać. I mnie cieszy, szczerze mówiąc, że w tej chwili... Przez błędy partii rządzącej, przez błędy Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet Platformy, wam spada w sondażach, tak? Nie, mówię o tym, że przez błędy również naszej, Prawa i Sprawiedliwości, rośnie Platformie Obywatelskiej, która zajmuje w tej chwili pierwsze miejsce. Dobrze, ale będzie ale, jeszcze, będzie... ale że to jest jeszcze stosunkowo płytkie poparcie, bo właśnie wynika z błędów konkurencji, a nie z zasług własnych. Ale ja cały czas jestem ciekaw, to znaczy, w którymś kierunku powinna partia pójść? W lewo? Nie, my jesteśmy cały czas partią centroliberalną. Przypomnę, że mamy program, którego się trzymamy. Ten program został ogłoszony 16 bodajże września 2016 roku i w dalszym ciągu będziemy postępować zgodnie z tym programem. Co najwyżej zwrócimy uwagę, bo myślę, że nie dotarliśmy do całego grona wyborców, jakie hasła są tam w tym programie zawarte i jakie są dla nas ważne. My cały czas trzymamy się w tym samym nurcie. My jesteśmy po prostu centroliberałami. Ja przypominam, Twitter, Facebook, poczta, można pisać, pewne pytania już są, ale to za moment. Zaczynamy trzy ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe, obecne. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Marchewka Dominik. Ja mam takie pytanie, które nurtuje środowisko, z którego się wywodzę w aktualnej sytuacji politycznej. Chodzi mi o niszczenie władzy sądowniczej przez PiS. Widzimy, że kwestia tych działań jest zaawansowana. Można wszak stwierdzić, że jest to kwestia likwidacji tutaj i usunięcia w ogóle trzeciej władzy w kąt, aby... Przepraszam kolego, no chciałbym skończyć, no bardzo cię przepraszam. Natomiast chodzi mi o kwestię tego rodzaju, jakie działania tutaj podejmuje opozycja, aby tą sytuację ratować i ustawić kwestię w trójpodziale władzy w równej kwestii, jeżeli chodzi o trójpodział władzy. Dziękuję. Oczywiście wszystko, co robimy, jest ograniczone przez to, że w parlamencie, jak wiadomo, większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast pamiętajmy o tym, że pewne działania nawet podejmowaliśmy wspólnie. Bo na przykład wspólnie był złożony projekt, który wyszedł ze Stowarzyszenia Justitia, dotyczący KRS-u. To jest projekt, który rzeczywiście umożliwiał wybór sędziów do KRS-u w sposób demokratyczny przez środowisko sędziowskie. W porównaniu do tego projektu, który zaproponował minister Ziobro, jest to projekt, który zachowuje niezależność władzy sądowniczej. Oczywiście projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu przez PiS.
I w tej chwili promowany jest projekt ministerstwa dotyczący tego, żeby po pierwsze przed końcem kadencji odwołać wszystkich sędziów, co jest niekonstytucyjne i co do tej zasady nawet wątpliwości mają politycy związani z PiS-em, na przykład prezydent Andrzej Duda. Tam są również zapisy związane z tym, żeby politycy zarówno zgłaszali kandydatów na sędziów, jak i również wybierali większością zwykłą sejmową. Tam są zapisy, które tak naprawdę ostatecznie likwidują coś, co moglibyśmy nazwać trójpodziałem władzy i co moglibyśmy nazwać podstawowymi zasadami demokracji, czyli to, że władza sądownicza jest niezależna od władzy politycznej. Ale to nie jest... Ale to ja muszę. Przypomnę, że to nie jest... Jeżeli pan, czy mogę to powiedzieć, to ja odpowiem. Jeżeli pan tak uważa, to niech pan zwróci uwagę, że praktycznie we wszystkich tych krajach jest taka zasada, że przynajmniej kandydatów zgłasza lub opiniuje środowisko sędziowskie. Tutaj środowisko sędziowskie jest pozbawione całkowicie decyzji. Cały proces przechodzi przez polityków. A jeżeli zwrócimy uwagę, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie funkcję ministra pełni również prokurator generalny, to cała praktycznie droga będzie upolityczniona. Jeszcze drugi projekt, który mówi o wymianie prezesów sądów również przez ministra Ziobrę. Jest tam kwestia też rozwiązań, które w dalszym ciągu jeszcze bardziej upolityczniają sądowniczą władzę. Wyjątkowo pozwalam, ale przypominam, 30 sekund na pytanie i 90 sekund na odpowiedź. Stowarzyszenie Skuteczni jest, tak? Pani poseł, to debiutowali w ubiegłym tygodniu dla porządku stowarzyszenie, które założył Piotr Leroy Marzec. Wszystko się zgadza. Proszę bardzo, pytanie. Pani poseł, na polskiej scenie opozycji politycznej od wolnościowej, demokratycznej, lewicowej obrosło nam jak grzyby po deszczu generałów, tylko żołnierzy nie widzimy. Moim zdaniem jest to kryzys osobowościowy lidera po stronie opozycyjnej polskiej sceny politycznej. W jakich środowiskach by pani szukała lidera dla opozycji, która by wtedy była zjednoczona i mogła przeciwdziałać PiS-owi? Znaczy, ja nie postrzegam Kukiz15 do końca jak opozycji, ponieważ bardzo często zdarza się albo Kukiz15 całemu, albo jego tym odłamom, które odeszły, głosować dokładnie tak samo jak PiS. My to nazywamy tak zwaną opozycją koncesjonowaną, czyli taką połowiczną. Ale ja pytam, w jakich środowiskach pani by szukała? Natomiast nie ma czegoś takiego jak jedno środowisko związane z opozycją. Opozycją jest zarówno takie środowisko, które jest związane z Nowoczesną, z Platformą Obywatelską, z PSL-em, również te lewicowe środowiska. Wszystkie te środowiska można razem zaliczyć do czegoś, co myśmy nazwali opozycją. Ale w chwili obecnej mamy rozproszenie. To rozproszenie nie działa. Dlatego pytam o taką jedną osobę, może jakim ono środowisku jest, żeby jednak wszyscy pod jej szyldem poszli i przeciwdziałali obecnej władzy. Myślę, że w tej chwili mamy taką sytuację, że nie ma takiej jednej osoby, że musimy poczekać, albo ten lider się naturalnie wyłoni, albo będziemy mieć sytuację, w której po wyborach po prostu, jeżeli mam nadzieję, utworzy się rząd z tych partii, które są obecnie opozycyjne, to będzie naturalnym liderem ten, kto zostanie premierem. Dziękuję. Koło Nauk Politycznych JOT. Szanowna pani poseł, ciężko się oprzeć wrażeniu, że w pewnym momencie okręt o nazwie Platforma Obywatelska wypuścił dwie takie szalupy ratunkowe. Jedna to był KOT, druga natomiast Nowoczesna. Oba te projekty w tym momencie umierają śmiercią, można by rzec, naturalną. W związku z czym moje pytanie brzmi, obecnie odeszło już od was czterech posłów do Platformy Obywatelskiej. Czy uważa pani, że nastąpi dalszy odpływ deputowanych do innych formacji? A jeśli tak, to do jakich i gdzie pani, w jakiej formacji również pani się widzi? I kto? Parę tygodni. Więc tak, po pierwsze zacznijmy od tego, że pierwsza teza już była nieprawdziwa. Ja jestem akurat człowiekiem, który był związany rzeczywiście ze środowiskiem Unii Wolności i to nie jest żadną tajemnicą, jest to w każdym moim życiorysie, byłam nawet w zarządzie krajowym Unii Wolności. Natomiast nigdy nie byłam związana z Platformą Obywatelską. Co więcej, nawet jak raz kandydowałam, to kandydowałam jako przedstawiciel partii demokratycznej. Po prostu na listach Platformy Obywatelskiej pojedyncze miejsca dostała Partia Demokratyczna, czyli partia, która powstała z Unii Wolności. W związku z tym nie czuję się w żaden sposób szalupą Platformy Obywatelskiej. Powiem więcej, chyba jeżeli spojrzymy na moje szereg wypowiedzi, to czasami jestem nawet w pewnej kontrze do Platformy Obywatelskiej, co czasami widać.
Natomiast rzeczywiście czterech posłów odeszło. Ja przypomnę, że w Polsce mamy coś, co się nazywa wolny mandat, czyli każdy poseł może odejść do innego ugrupowania, nie traci wtedy mandatu. Jest to coś normalnego. My wcześniej przyjęliśmy dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej, jednego z ugrupowania Kukiz 15. Czują się u nas bardzo dobrze. Przyjmujemy te osoby, które podzielają nasze wartości, naszą wizję Polski, nasz program. Pani poseł, gdzie jest Ryszard Petru? Natomiast, skończę najpierw na tamto pytanie odpowiedź. Natomiast jeżeli pan patrzy na to w ten sposób, kto odejdzie, oczywiście jeżeli ktoś nie wytrzymuje ciśnienia, jeżeli go ponoszą czasami nerwy, no to odchodzi. Ale pan, ja widzę jeden bardzo duży plus od odejścia tamtych posłów. Przestaliśmy mieć przecieki. Pierwszy raz udało nam się cokolwiek ustalić bez informacji prasowych, zanim cokolwiek zdecydowaliśmy. Skoro tak dużo o Platformie, to ja proponuję teraz pytanie spoza studia. Jan Grabiec, poseł Platformy. Proszę bardzo. Przed rokiem wspólnie uczestniczyliśmy w marszu, wielkim marszu europejskim, błękitnym marszu. Nawet robiliśmy sobie razem selfie ze sceny. Tymczasem w ostatnich miesiącach politycy Nowoczesnej coraz częściej krytykują Platformę Obywatelską. Mam wrażenie, że dużo częściej niż rządzący Polską PiS. Pytanie, dlaczego zmieniło się stanowisko partii? Co sprawiło, że dzisiaj Nowoczesna częściej krytykuje Platformę niż PiS? Pani poseł, ja się zastanawiam, czy naprawdę pan poseł nie wie dlaczego? Wiesz tak, po pierwsze ja chciałam powiedzieć, że ja akurat jestem tutaj bardzo konsekwentna. Jeszcze chyba w listopadzie zeszłego roku wspólnie z Pawłem Rabiejem napisaliśmy taki manifest, takie stanowisko, które się nazywa o współkonkurowaniu w opozycji. Współkonkurowanie to jest słowo powstałe z języka angielskiego, które ma łączyć dwa słowa związane z współzawodnictwem i konkurowaniem. Co-petition, to miało być taki odpowiednik polski. I mnie jest to bardzo bliskie, to znaczy uważam, że my powinniśmy współpracować z opozycją, i to zarówno z PSL-em, jak i z Platformą Obywatelską, w takich kwestiach, które są związane z tym, żeby walczyć na przykład z niszczeniem władzy sądowniczej. Stąd wspólne poparcie projektu Justitia. Wybieramy się również na marsz 6 maja. Mamy zamiar uczestniczyć w takich działaniach, które jak na przykład reforma edukacji, czyli sprzeciw, czyli referendum. Ja przypomnę, że zbieraliśmy podpisy wspólnie z właśnie między innymi z Platformą Obywatelską, z PSL-em, z ZNP, z Partią Razem. Tutaj to uważam, że potrzebna jest szeroka współpraca, bo mamy do czynienia z reformą, która niszczy polski system edukacyjny. Natomiast równocześnie uważam, że powinniśmy konkurować tam, gdzie chodzi o konkurencję, na programy, na wizję Polski. Jeżeli ja na przykład widzę w tej chwili, że w parlamencie mamy dwa ugrupowania najsilniejsze, które jedno jest ugrupowaniem typowo konserwatywnym, a drugie jest ugrupowaniem konserwatywno-liberalnym, no to mam taką jasność, że jako ugrupowanie centroliberalne, zresztą w innej międzynarodówce, w międzynarodówce ALDE, które ma inną linię na przykład światopoglądową, w naturalny sposób konkurujemy na przykład w tych obszarach. Ale również w kwestiach gospodarczych. Pani poseł, nie będziemy ścigać z PiS-em na populizm, jak to wygląda. To pięknie brzmi, to znaczy szczególnie to, co pani mówi o współpracy. Tylko jak spojrzymy, wrócę jeszcze raz do tych sondaży, tych polskich sondaży, to jest tak, że wyraźnie widać, że Platforma zabrała wam te 15 co najmniej procent. W związku z tym jest pytanie... Można powiedzieć po pierwsze... chcecie wyrywać z powrotem te 15%? Ja uważam, ja już powiedziałam tutaj na początku programu, że uważam, że w tej chwili tak naprawdę te wynik tych sondaży to jest suma wszystkich błędów, można powiedzieć. To jest wynik tego, że popełniliśmy błędy my, popełniło błędy Prawo i Sprawiedliwość, a nie ma na liście ugrupowań, w którym można zaznaczyć swój głos, ugrupowania, które by się nazywało Partia Tuska. Jeżeli by popatrzeć na to, że jeżeli byłoby takie ugrupowanie, to obawiam się, że zabrałoby całkiem sporo głosów w Platformie Obywatelskiej. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której to, co się stało w Brukseli, czyli ten słynny wynik 1:20, słynne zwycięstwo PiS-u 1:27, jak również to wszystko, co się dzieje wokół ministra Macierewicza, wokół minister Zalewskiej, wokół wielu ministrów w tym rządzie, powoduje, że Platforma Obywatelska zyskuje, a ponieważ my też popełniliśmy błędy, w związku z tym my nie zyskujemy. Pani poseł, to przejdźmy do głowy. Jeden pomysł. Zaprosić Tuska do Nowoczesnej. Tusk jest w tej chwili tam, gdzie powinien być, czyli jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Jest w związku z tym poza życiem partyjnym. Co więcej, nie wróci na najbliższe wybory parlamentarne.
zmianę. Mamy sytuację, w której opozycja musi pokonać Prawo i Sprawiedliwość i co więcej, musi zaproponować, a tego na razie Platforma Obywatelska nie robi, taką wizję Polski, żeby po pierwsze zmobilizować te osoby, które mogą w tej chwili zastanawiać, czy w ogóle pójść na wybory, bo nie będą chcieli wybierać mniejszego zła, a po drugie, żeby nie stało się tak, że według obecnych sondaży, nie wiem, czy państwo widzą te ostatnie sondaże, jeżeli się przyjrzymy im, to jeżeli by wybory dokładnie rozstrzygnęły się tak jak sondaże, to po wyborach w dalszym ciągu rządziłby PiS, tylko najwyżej z współpracy w koalicji z Kukiz. W takim razie PiS. Pani poseł, jeszcze chciałem wrócić do poprzedniej wypowiedzi, bo pani poseł powiedziała, że państwo chcą rozmawiać na bazie merytorycznej, na bazie programowej. To dlaczego jesteście partią, która zgłasza najwięcej wniosków o przerwy w Sejmie? Zmieniła się przewodnicząca, wierzę, że także zmieni się praca posłów w Sejmie. Natomiast co właśnie, wracając do Nowoczesnej, jest to ugrupowanie, które no, zbiera posłów przeróżnych, posłów, którzy na przykład byli w Platformie, tak jak poseł Sowa, czy tak jak poseł Lubnauer, która była związana z Unią Wolności, czy na przykład pan Ryszard Petru, który był związany z Leszkiem Balcerowiczem. Dlaczego już w nazwie partii Nowoczesna oszukujecie Polki i Polaków? Po pierwsze, nie wiem dlaczego. Jak liczba takich posłów, jak to wiąże się z nowoczesnością państw? Znaczy, uważam, że to, z jakich grupowań kiedyś. Ja akurat miałam 10 lat przerwy w ogóle w jakiejkolwiek działalności politycznej. Natomiast nie widzę, żeby jakikolwiek był związek między tym, że kiedyś byłam w Unii Wolności, a nie mogę być w tej chwili w partii, która się nazywa Nowoczesna. Jest to kwestia sposobu myślenia, sposobu patrzenia na to, jak nie, powinna... Nie, ale przepraszam, czy pan jest w stanie dać mi odpowiedzieć na pytanie jakiekolwiek? Jestem czy pan jest w stanie? No więc jeżeli na to spojrzymy, to jeszcze zobaczmy jedną rzecz. Wy powtarzacie takie komunały i to tak lubicie powtarzać te komunały. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, to jeżeli policzyć na posła, to mamy znacząco więcej interpelacji na jednego posła niż Prawo i Sprawiedliwość. Mamy 33 ustawy złożone, czyli mamy tyle samo, co Platforma Obywatelska, która jest 4 razy od nas większa. I jeżeli przyjrzeć na posła, również więcej niż ma Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że dla was ustawy, które się nazywają ustawami poselskimi, pisze rząd. Tylko się nazywają poselskie po to, żeby można było ominąć konsultacje. W związku z tym proszę nam nie zarzucać lenistwa, bo większość waszych posłów to nic nie robi, tylko głosuje wtedy, kiedy i trzeba i nie ma żadnej myśli w ich działaniu. I pamiętajcie o jednym. My jesteśmy klubem, który jest mało liczny, a mimo wszystko na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zabierania głosów, jest nasz poseł, pan Mirosław Suchoń. I mówię, mamy jedną z największych liczb ustaw złożonych i interpelacji na posła. Pani poseł, ale naprawdę bardzo krótka pamięć, bo przypominam sobie takie głosowanie na temat zmniejszenia emerytur esbeckich i pani wtedy mówiła, że ta ustawa jest zła, że emerytury należy utrzymać esbekom i tak dalej. I dlatego te kontakty w Unii Wolności dzisiaj przekładają się na pani działalność Nowoczesnej. Po pierwsze... A jeszcze druga sprawa. Kiedy odwołacie z ambasadora w Berlinie pana Przyłębskiego, który był współpracownikiem SB? Najpierw rozliczajcie swoich, a potem mówcie o innych. Zaglądamy do internetu. Ja wrócę jeszcze do tematu opozycji. A pytanie z Facebooka. Co łączy Nowoczesną z KOD-em, naturalnie poza liderami nieudacznikami? To jest tak zwane pytanie z tezą. Proszę państwa, pamiętajmy o jednym. KOD to jest stowarzyszenie, które ma charakter społeczny. Oni się rządzą swoimi prawami, swoimi zasadami. Ja przede wszystkim doceniam tych ludzi, którzy aktywnie działają w bardzo wielu miejscach w Polsce. Wychodzą na ulicę wtedy, kiedy trzeba zaprotestować przeciwko łamaniu zasad demokracji przez PiS. Wychodzą wtedy, kiedy mamy do czynienia, kiedy mamy czarny protest i kiedy próbujecie wprowadzać państwo wyznaniowe, ograniczając prawa kobiet. I ja doceniam tych ludzi, którzy są aktywni w KOD-zie we wszystkich miejscach w Polsce. Natomiast to KOD sobie wybierze przewodniczącego, jakiego będzie chciał. Młodzież Wszechpolska, proszę. Marcin Gołda, Młodzież Wszechpolska. Wielokrotnie właśnie straszyła pani państwem wyznaniowym i ubolewała nad wpływem religii na prawodawstwo w Polsce. Tymczasem naród polski jest narodem katolickim, którego większość Polaków jest katolikami, a katolicyzm tkwi w istocie polskości. Ja się w takim razie pytam, dlaczego z jednej strony rzekomo bronią państwo demokracji, a z drugiej strony uważa pani, że to mniejszość powinna dyktować warunki większości?
Ja uważam... Nie uważam, że ktokolwiek powinien dyktować warunki komukolwiek, ale powinna być taka zasada, że jest odrębność państwa od kościoła, czyli rozdział kościoła i państwa. Co to oznacza? To oznacza, że nie chodzi o to, żeby walczyć z kościołem. Absolutnie. Nasza kultura się opiera na kulturze chrześcijańskiej. Rzeczywiście to jest zakorzenione w polskiej świadomości, w polskiej kulturze. Natomiast pamiętajmy o jednym. Państwo powinno pilnować tego, żeby decyzje, które zapadają w państwie, nie miały charakteru ideologicznego. Jeżeli ja wiem, że przestaje się finansować in vitro nie dlatego, że ktoś oszczędza pieniądze, tylko dlatego, że ktoś z pobudek ideologicznych uważa, że ma komuś ograniczać dostęp... przez większość Polaków. Przepraszam, czy ja mogę skończyć? Jeżeli ja widzę, że z pobudek ideologicznych przyjmuje się uchwałę fatimską, a potem wychodzi prymas Polak i mówi, że taka uchwała powinna mieć miejsce w kościele, a nie w Sejmie, to ja nie chcę państwa, które miesza wiarę z prawodawstwem i z tym, czym jest państwo. Chociażby spójrzmy na coś takiego jak klauzura sumienia. Ja rozumiem, że są lekarze, którzy chcą mieć klauzurę sumienia, ale uważam, że nie może być tak, żeby w państwie istniały całe regiony, takie jak Podkarpacie, gdzie nie ma szpitala, w którym można dokonać zgodnie z ustawą z 93 roku, bardzo restrykcyjnym prawem, legalnej aborcji, legalnej terminacji ciąży, tylko dlatego, że nie ma szpitala, który wykonuje tego typu usługi. Proszę? Usunięcie w ciąży w szczególnych przypadkach w Polsce nie jest legalne ani karane. Ale państwo ma obowiązek zapewnić wykonywalność prawa, które jest obowiązujące w Polsce. I to jest zadanie państwa. I o to chodzi, żeby państwo wywiązywało się ze swojego podstawowego obowiązku. Młodzi demokraci, proszę. Pani poseł, myślę, że się zgodzimy, że minister Waszykowski i minister Macierewicz to jedni z najgorszych ministrów w tym rządzie, a konkurencja jest spora. Szkodzą oni cały czas... Ja bym dorzuciła jeszcze panią Zalewską w komplecie, mogę? A założymy się? Szkodzą... Ale, to po programie się założymy. Ja rozumiem, że ta dyskusja między Platformą a PiS-em to tradycja, ale pozwólmy zadać pytanie i odpowiedzieć. Szkodzą oni PiS-owi, co widać w sondażach, ale z drugiej strony również szkodzą oni niestety Polsce. Dlatego mam pytanie do pani. Dlaczego według pani Jarosław Kaczyński jeszcze się nie zdecydował na zdymisjowanie tych dwóch panów? Znaczy w przypadku ministra Waszczykowskiego to jest ciekawe pytanie, dlatego że zanim nie idzie żadne środowisko i jakby PiS pomyślał, to dawno by go już zdymisjonował. Myślę, że to jest kwestia tego, że PiS nie uwielbia nie przyznawać się do błędu. W związku z tym, jeśli jakiekolwiek dymisja jakiegokolwiek ministra, to byłaby forma przyznania się do błędu. Ale rzeczywiście jest to jeden z tych ministrów, który nie tylko kompromituje Polskę, ale który tak naprawdę nam realnie szkodzi. W związku z tym ja bym oczekiwała przynajmniej tej dymisji. Natomiast w przypadku ministra Macierewicza sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że po pierwsze jest to minister, który ma za sobą jednak pewne środowisko i myślę, że PiS trochę się boi go zdymisjonować ze względu na to środowisko, ale jest to minister, który jeżeli patrzymy ostatnie sondaże, to nawet wśród wyborców PiSu, jeśli porównamy te ostatnią potyczki między Dudą a Macierewiczem, to wszyscy przyznali, również wyborcy PiSu, rację prezydentowi Dudzie. Ja tylko oczekuję, że prezydent Duda przestał być wreszcie malowanym prezydentem i żeby wykazał się jako zwierzchnik sił zbrojnych i najzwyczajniej zamiast pisać listy na Berdyczów, czyli do ministra Macierewicza, na które on nie odpowiada, napisał jeden list do premier Beaty Szydło o dymisji ministra Macierewicza. Bo jeżeli chcemy rzeczywiście cokolwiek zrobić dla polskiej obronności, jeżeli nie chcemy, żeby Polska była krajem bezbronnym, to trzeba jak najszybciej zdymisjonować ministra Macierewicza. Bo to jest wiele elementów. No, mamy teraz pana Berczyńskiego. To nie jest tak, że to jest śmieszne, że to jest człowiek, który po prostu konfabuluje. Mamy do czynienia z człowiekiem, który miał dostęp do tajnych dokumentów po przetargu na Karakale, który mówi, że zatrzymał Karakale, czyli dozbrojenie polskiej armii i który może lobbować na rzecz amerykańskich firm produkujących czy samoloty, czy helikoptery. I mówimy o kwocie 15 miliardów złotych, 13 miliardów Karakale i 2 miliardy na samoloty dla VIP-ów, które zakupiono bez przetargu od Beninga. Powinno wyjść CBA, tu powinny wyjść służby, powinno się powstrzymać działanie takiego człowieka. 90 sekund to było jakieś, lekko licząc, 120. Kukiz 15. Michał Pasterna, Kukiz 15. Pani poseł, Nowoczesna miała być nowym ruchem, nową jakością w polityce, a tymczasem okazuje się, że zarówno wasz poprzedni lider, jak i pani macie za sobą bardzo bogatą historię partyjną. Ja teraz pozwolę sobie przypomnieć pani dotychczasowe przygody. Ale już raz było, ja myślę, że wszyscy powtarzanie to jest się Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Partia Demokratyczna, Lewica i Demokraci, Platforma Obywatelska i teraz Nowoczesna. Dobrze, to teraz, no nie, to ja pani... to teraz pytanie. Nie, najpierw odpowiem na to, co pan mówi. A jeszcze pytanie nie zadałem. Ale momencie. Widać, nie przeszkadza to pani widzę, tak?
Pozwolę panu potem zadać pytanie, natomiast widać, że jest pan bardzo młodym człowiekiem. Unia Demokratyczna połączyła się z KLD i utworzyła Unię Wolności. Unia Wolności przekształciła się w Partię Demokratyczną. To jest ciągle ta sama partia. Nie byłam nigdy w Platformie Obywatelskiej. Lewica i Demokraci to była koalicja między SLD i Partią Demokratyczną. Ja cały czas byłam w jednej partii, do czego się przyznaję, która się nazywała w średnim okresie Unia Wolności. Pani poseł zabiera czas młodemu człowiekowi. Proszę, i tak proszę zadać pytanie. Ja chciałem panią zapytać. Ale widać, że jest młody, bo nie pamięta jak było. Pani poseł startowała w wyborach do Sejmu 6 razy z 4 różnych ugrupowań. Nie, ja cały czas jednego. Ale... Ja chciałem pani, panią zapytać, czy pani nie uważa, że tak tragiczne wyniki Nowoczesnej ostatnio w sondażach może nie wynikają tylko i wyłącznie z wpadek Ryszarda Petru, ale tego, że po prostu oszukaliście Polaków? Dokładnie rzecz biorąc, to 3 razy startowałam do Sejmu. Startowałam do Sejmu w roku... No to Wikipedia widocznie kłamie. Wszelkie dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej. Nie, do 2000... Nie, to pan... Niemożliwe. Policzył pan prawdopodobnie również moje starty do samorządu i do tego, do Parlamentu Europejskiego. Startowałam w 2001 roku. Nie mogłam startować w 1997, bo byłam w ciąży, w związku z tym nie startowałam w 1997. Startowałam w 2001, w 2005. Pani poseł, mogłam dobrze, nie można tak dużo... Nie można tak dużo mówić o sobie, trzeba powiedzieć teraz o partii. Nie, no, może pani... partię, ale proszę mówić prawdę, no więc prosiłabym, żeby... Czy nie uważa pani, że właśnie wyborcy mogą się poczuć oszukani, że miała być nowa jakość polityce, a tu już kolejne ugrupowania po kolei? Wie pan co, akurat w moim przypadku nie mogą być oszukani, dlatego że na każdej mojej ulotce, którą rozdawałam, było napisane, że byłam członkiem Zarządu Krajowego Unii Wolności. W związku z tym ja nigdy nie ukrywałam swojej poprzedniej działalności politycznej. Co więcej, uważam, że to była partia, która się przysłużyła Polsce. Uważam, że wprowadziła wiele reform, które były ważne dla Polski i nigdy się nie odcinałam od Unii Wolności i nie zamierzam nigdy tego robić. W związku z tym nie ukrywałam tego faktu z mojego życiorysu. Jest on nie tylko w Wikipedii, ale jest na mojej stronie. Zawsze podkreślam swoją przeszłość związaną z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. Zaglądamy do internetu. Temat, który często się powtarza w pytaniach. Czy żałuje pani, że kłamała w sprawie wyjazdu Ryszarda Petru na Maderę? No rzeczywiście jest to temat, który często się wraca. Przede wszystkim pamiętajmy, że to było już 4 miesiące temu. Trudno już wracać ciągle do tego samego faktu. Natomiast to był rzeczywiście taki moment, w którym było dużo emocji. Jak tylko Ryszard Petru wrócił, postanowiliśmy wyjaśnić to wszystko wyborcom i Polakom. Stanęliśmy obok, wyjaśniliśmy jak było. Myślę, że wszyscy wiedzą, znają sytuację i znają prawdę. Wolność. Karol Pęczek, Wolność. Pani poseł, ja do tej pory nie miałem zbyt wiele dobrego do powiedzenia, jeśli chodzi o Nowoczesnej, ale ostatnio posłanka Joanna Augustynowska, odchodząc z Nowoczesnej, zarzuciła jej brak wewnętrznej demokracji i jednoosobowe przywództwo, co akurat z naszego punktu widzenia jest plusem. Dlatego chciałem zapytać, czy może nie pora skończyć z tą hipokryzją w postaci Komitetu Obrony Demokracji i nie zacząć bronić polskiego sądownictwa przed tym radykalnym demokratyzmem w wykonaniu PiS-u, na przykład w formie Komitetu Obrony Prawa? Nie wiem, nie znam pana koncepcji Komitetu Obrony Prawa, natomiast ale to skrót być może ja za KOD w ogóle nie odpowiadam. Jest to oddzielne stowarzyszenie, które bardzo często z nimi współpracujemy przy na przykład manifestacjach, natomiast nie będę decydować, czym się będzie zajmował KOD. Kolejne pytanie, proszę. Pani poseł, ja przeglądając program pani partii natknąłem się na taki dość ciekawy postulat, a mianowicie wprowadzenie pensji minimalnej na poziomie 50% średniej pensji w danym powiecie. Jak chce pani wprowadzić dany postulat, zwłaszcza, że mienicie się partią liberalną gospodarczą, zwłaszcza w dużych miastach, w których większość młodych ludzi może doprowadzić do wpadnięcia czy w szarą strefę, czy po prostu do bezrobocia? Znaczy, to jest rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie nowe, jest to rozwiązanie stosowane na przykład w Japonii. Chodzi o to, żeby nie była jedna minimalna pensja na cały kraj, żeby móc wyrównać rozwój gospodarczy poszczególnych regionów. Jeżeli pan się przyjrzy, nie ma co porównywać Japonii ale, do Polski. Czy mogę? Jeżeli pan spojrzy na to, jak wygląda sytuacja Polski, jeśli chodzi o bezrobocie, to mamy takie tereny, jak na przykład ostatnio byłam na spotkaniu z wyborcami w Zgorzelcu, gdzie w Zgorzelcu dużym problemem jest znalezienie jakichkolwiek pracowników dla rozwijających się przedsiębiorstw, dlatego że praktycznie wszyscy pracują obok w Niemczech, a są rejony w Polsce, gdzie bezrobocie sięga nawet 20 paru procent. Jeżeli mamy jedną, najniższą krajową w całym kraju, to nie ma motywacji dla pracodawców, żeby jest swoje motywacja. Przedsiębiorstwa... Tam mają siłę roboczą w tej... Że, no,
O to chodzi, żeby jeżeli mamy sytuację, w której mamy różną najniższą krajową, to przedsiębiorca chętniej zainwestuje... Ale realność płaca minimalna i tak jest w Warszawie dużo wyższa niż w innych mniejszych miejscowościach. Czy pan mi skończy? Nie, minimalna jest zawsze taka sama w każdym miejscu, jest 2000 zł. Realna. No ale chodzi o minimalną, czyli tą, którą najmniej wykwalifikowani na przykład pracownicy otrzymują. I jeżeli chcemy zachęcić przedsiębiorców, żeby inwestowali na tych terenach, na którym jest największe bezrobocie, na którym jest najbiedniej, na którym na przykład, nie wiem, ściana wschodnia, Podkarpacie, to bardzo ważne jest, żeby oni mieli tam motywację ekonomiczną. I temu służy zróżnicowanie. Tak naprawdę sztucznym układem jest, kiedy taka sama minimalna jest w Warszawie, jak w małej miejscowości na Podkarpaciu, gdzie rzeczywiście brakuje pracy. Koliber. Michał Bożyda-Głoga, Stowarzyszenie Koliber. Aczkolwiek my jesteśmy w ogóle, jesteśmy specjalnie zwolennikami w ogóle minimalnej. Ale to już wolność gospodarowania to jedno z podstawowych praw obywatelskich, o które Nowoczesna ma w zamiarze walczyć. Wolność gospodarowania. Zatem dlaczego wznieśliście apele o zatrzymanie ustawy Szyszki deregulującą wycinkę drzew na prywatnych posesjach? Tak, ministra Szyszkę byśmy chętnie wycięli z tego rządu, jeżeli o to chodzi. Natomiast dlaczego byliśmy przeciwni? Można powiedzieć, że jest coś takiego, co jest własnością wspólną. Tą własnością wspólną jest chociażby powietrze. Tą własnością wspólną jest to, że mamy zieleń w miastach. Jeżeli ja ostatnio wczoraj byłam w Kędzierzynie Koźlu, bo byłam na spotkaniu z wyborcami opopolskim, jeżeli widziałam solidne tereny w miejscach, które są jakby praktycznie terenem wspólnym, ale gdzie prawdopodobnie jest działka prywatna, gdzie są wycięte wszystkie drzewa i po pierwsze i widzę, że to jest z jednej strony dla mieszkańców, akurat Kędzierzyn Koźle ma duży problem ze smogiem, oni mają tam zanieczyszczenie powietrza. Dobrze, ale powiedziała pani, że drzewa są naszą wspólną własnością, tak? Nie, ja powiedziałam, że drzewa są naszą wspólną własnością, powiedziałam, że powietrze jest naszą wspólną własnością. Natomiast ja powiem w ten sposób. My zaproponowaliśmy jako Nowoczesna, zaproponowaliśmy taką ustawę, która z jednej strony jest bardziej liberalna od tego rozwiązania, które było przed Lex Szyszko, ale z drugiej strony, czyli pozwala na przykład prywatnemu właścicielowi wyciąć część drzew tak, żeby one nie obejmowały zbyt dużego obszaru, z tych gatunków, które są mniej chronione przyrodniczo, mniej ciekawe przyrodniczo itd., itd. Natomiast która z drugiej strony nie pozwala na tak swobodną wycinkę, jak mamy obecne Lex Szyszko. Niestety Lex Szyszko spowodowało, że w bardzo wielu miastach z terenów, które są tak naprawdę terenami wspólnymi, zniknęły drzewa. Co więcej, mamy sytuację, w której trudno nie zauważyć, że nowe rozwiązania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, są po prostu niewykonalne i spowodują tak naprawdę nie z jednej strony wycinkę, ale z drugiej strony ja nie uważam, że prawo nie powinno być. Ale oni by też chcieli. Że prawo nie powinno być abstrakcyjne, że prawo powinno być wykonywalne. Libertarianie. Karol Sobiecki, Stowarzyszenie Libertariańskie. Jednym z głównych, moim zdaniem przynajmniej, problemów polskiej oświaty jest brak autonomii samorządów, rodziców i uczniów w kwestii decydowania o systemie oświaty. Krócej. Wymienione podmioty nie mogą decydować o podstawie programowej, o przyjętym modelu edukacji. Bo nie będzie odpowiedzi, musi skrócić. Stosowanych w szkołach. I czy zamierzacie coś z tym zrobić? Znaczy ja jestem w ogóle dużym zwolennikiem zarówno autonomii szkoły i nauczycieli, jak i w ogóle autonomii samorządów. Pani poseł, musi być tak albo nie. Dobrze, po pierwsze zdecydowanie ale jestem nie dobrze, za tylko tak albo nie. Jestem nie. za ograniczeniem władzy na przykład kuratora nad samorządami. Nie może być tak, że kurator decyduje na przykład o likwidacji szkoły. Dziękuję bardzo. Kończymy. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień o tej było. Samej no. To miło chyba. Znaczy dobrze dla programu. Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, panie pośle.